Bardzo długo się nie widzieliśmy, ale jesteśmy dzisiaj w Orliczku, będę robić zaległości. Nie widzieliśmy się dlatego, że mnie trochę dopadła praca. Dodatkowo prowadzę zajęcia dla studentów, więc po prostu nie miałam czasu. A poza tym pogoda była obrzydliwa. Natomiast dzisiaj jest pięknie. No i zaraz wspólnie zobaczymy postępy pracy na placu boju. Przede wszystkim stoi już brama i brama jest bardzo ładna z cegły. Tutaj natomiast jest płot oddzielający od sąsiadów. Dzisiaj wygląda trochę jak granica między USA a Meksykiem, ale to wszystko będzie pięknie porośnięte, więc nie będzie na pewno straszyć i architektonicznie będzie dopasowane do całości. No i tutaj mamy dom i nasz dzisiejszy środek lokomocji, który jest niezawodny, jest fantastyczny i bardzo dobrze nam służy. No to idziemy dalej. Jeszcze gwoli przypomnienia, dom w Orliczko. To jest dom moich rodziców, którzy kupili go, ponieważ zakochali się w tej działce, która jest nad jeziorem. Dodatkowo na działce są dwa budynki. Ten, który jeszcze nie jest remontowany, bo po prostu nie mają na niego kasy. I ten, który jak ten pierwszy już będzie wyremontowany, będzie domem rodzinnym. Natomiast ta druga stodoła będzie służyła jako slow hop. A ja po prostu pozwólcie, że będę mówiła, że to jest nasze, bo tak mi będzie łatwiej. Więc tak, dom rodzinny, gwoli przypomnienia, niezawodna hondzia, no i ten planowany slow hop, który będzie super opcją. Natomiast Adam. Mój tata Chris jest znanym ekologiem, w związku z tym pierwsze co to położyli, fotowoltaikę. Tutaj sekretne drzwi do środka. Wejdziemy do środka, ponieważ na zewnątrz jest bardzo dużo materiałów, które prawdopodobnie właśnie zostały ze środka wydłubane. Zobaczymy. Adam już niesie klucze. Otwieraj pan. O, ale czad, kiedy ostatni raz tutaj byliśmy, to tu jeszcze były żłoby dla koni, krów i innej trzody chlewnej. Natomiast dzisiaj super, rozbiórka kompletna. Tutaj w ogóle planowany jest, tutaj zdaje się, że kuchnia jednak ostatecznie. Nie, tutaj? Tak. Tu będzie chyba miejsce do siedzenia, tu będzie kuchnia. Aha, ja myślałam, że tutaj będzie kuchnia, natomiast tutaj salon, ale być może jest odwrotnie. Byłam właśnie przekonana, że tutaj jest salon, a w tej wnęce jest kuchnia. Natomiast to, czego jestem pewna, to, że tutaj będzie łazienka. I na górze sypialnia. Sypialnie oczywiście z łazienkami, no żeby dla odwiedzających, no i też początkowo dla nas, dla całej rodziny było komfortowo. Tak, zamknij, zamknij. No a teraz przejdziemy do najważniejszej, w sensie to nie jest najważniejsza rzecz, najważniejszy element tej całej działki, ale zdecydowanie najpiękniejszy, czyli ogród. Tutaj... Co to jest? To są chyba jabłka. To jabłka. Kiedy przyjechaliśmy tutaj po raz pierwszy, zdaje się, że to był wrzesień albo październik, to ogród był jeszcze w rozkwicie. Wspaniałe owoce, przepyszne jabłka, gruszki, naprawdę super. No i wtedy też rodzice zakochali się nie tylko w wyglądzie tej działki, ale w jej atmosferze. Bo tutaj nie wiem, z czego to wynika. To nie jest, to nie też to, co mówię, nie wynika z tego, że jestem jakaś nadmiernie uduchowiona, ale tu jest po prostu dobra energia. W tym miejscu pojawi się szklarnia. Będzie też widok na jezioro, zwłaszcza z tej górnej sypialni. No a Chris rozpoczął tutaj już akcję nasadzania. Na pewno tutaj zasadził pomidory, które dzisiaj zresztą podlewał. No i tworzy się zalążek ogrodu owocowo-warzywnego, takiego jak mamy w Poruchowie.
Korzystając z okazji, że mam was na łączu, przypominam, że dom w Boruchowie nadal jest na sprzedaż. Kupcie go, to będziemy mieć pieniądze na realizację Orliczko 10. Pójdziemy zobaczyć, jak wygląda jezioro. Ze względu na to, że ja mam urodziny w maju, uważam, że maj jest najpiękniejszym miesiącem na cokolwiek. Jest zielono i przepięknie, no ale faktycznie no jest. Płot i dojście do jeziora. Jest przepięknie. Jest zielono. Ptaszki śpiewają. A my idziemy do jeziora. Nie ma na pewno jeszcze pomostu, chociaż ja nie jestem na bieżąco z pracami wykonywanymi w Orliczku. Łooo! Pomost gdzieś tu był! Tam jest gdzieś jezioro! Dalej, mam iść? No. Iść trochę cykam. Dalej iść. To jest chyba w ogóle rzepak. To? No. A to białe to nie. Przy takiej pogodzie na pewno będziemy bywać tutaj częściej. A może nawet przydamy się podczas remontu. W każdym razie mam do was ogromną prośbę. Jeżeli jeszcze nie udostępniliście oferty sprzedaży Orliczka, to ja ją podlinkowuję tu i byłabym wdzięczna. Jeżeli macie taką możliwość, to udostępnijcie. Jeżeli macie jakichś znajomych, którzy szukają właśnie takiego domu, to również im podeślijcie. No bo chcemy działać tu i chcemy też, żeby kolejny nabywca w Boruchowie czuł się po prostu fantastycznie, tak jak rodzice czuli się przez 12 lat. No ja już się nie mogę doczekać, jak tutaj jabłuszka zakwitną. To są naprawdę najpyszniejsze jabłka, jakie w życiu jadłam. A tam jest jeszcze druga jabłoń. Jezu, jak to jest ładnie.